Cieszę się, że dzisiaj te pieśni, które były na początku, jakby mówiły o radości, bo moje dzisiejsze kazanie też będzie o radości, o radowaniu się. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj to, co Bóg do nas mówi poprzez swoje słowo i tak jak Bóg chce nas widzieć, komunikując nam to poprzez Boże Słowo. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która nas otacza. Najnowsze technologie, które są w współczesnym świecie, one są bardzo przydatne. One są bardzo nam ułatwiają życie, ułatwiają nam pracę. Komputery, telefony komórkowe, ale te nowe technologie, które człowiek stworzył dzięki Bożej łasce, tak, dzięki Bożej mądrości, którą Bóg obdarza człowieka, one są pozbawione pewnej rzeczy. One są pozbawione pewnej cechy, która kiedyś była nam obecna. Cechy, o której bardzo często dzisiaj już nie pamiętamy, a młode pokolenie z młodszym PESEL-em nie wie nawet, że coś takiego kiedyś istniało, jak pisanie listów. Oni dzisiaj są skupieni na tym, żeby po prostu tylko wysłać SMS-a, tak, coś napisać na Twitterze, na Facebooku. Nie pamiętają i myślę, że też nie są świadomi tego, że kiedyś braliśmy do ręki kartkę papieru, długopis i pisaliśmy listy do drugiej osoby. Tak? Pisaliśmy to, co czuliśmy w sercu do tej drugiej osoby, do której było to skierowane. Nieważne wtedy było, czy to będzie taka zwykła kartka papieru w kratkę, czy to była taka jakaś kartka w różnego rodzaju ozdoby, które, pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, były takie czasy, kiedy te kartki takie ozdabiane były na wagę złota. Pamiętam w szkole podstawowej, kiedy chodziłem, to koleżanki z klasy, one miały takie segregatory z tymi kartkami, się wymieniały, kto jakie ma, żeby się dzielić tym. Tak. Więc to było coś fantastycznego. To było coś, czego dzisiaj w tej nowej technologii brakuje. Tej takiej ekscytacji tym, że możemy wylać swoje serce na kartkę papieru, pójść na pocztę, przykleić znaczek i wysłać do drugiej osoby. Ważne było to, co piszesz. Ale najważniejsze też było to, że to płynie prosto z twojego serca. Ja nie mam takiego doświadczenia, ale myślę, że wy macie takie doświadczenie tego, że jak pisaliście list do drugiej osoby, w której byliście zakochani, to te listy były tak bardzo przystrojone, różnego rodzaju szlaczki, serca, monet. Ale tak sobie tak wyobrażam. Ja tego nie miałem, nie przeżywałem tego. Ale tak sobie wyobrażam i kiedy szukałem jakiejś informacji, to widziałem nawet zdjęcia takich listów, które były przyozdobione pięknymi różnymi rzeczami, żeby kiedy ta druga osoba otworzy tą kopertę, zobaczy ten list, będzie czytać to, żeby poczuła się bardzo dobrze. Listy miały różny charakter, tak? Bo mogły być służbowe, mogły być urzędowe, prywatne, albo tak jak mówię, bardzo osobiste. Jeszcze jedna rzecz była ekscytująca w tym, że mogliśmy pisać na papierze listy i wysyłać do drugiej osoby, to było oczekiwanie na odpowiedź. Nie było kurierów DPD, tak, że dzisiaj wysyłasz, jutro jest. Ta poczta trochę inaczej działała, jak pamiętacie, niż dotychczas, niż teraz. Kiedy się wysyłało list, to się czekało 2-3 tygodnie na to, aż ta odpowiedź przyszła. I człowiek z taką niecierpliwością czekał na to, kiedy ta druga osoba odpisze. Szczególnie kiedy to był list jakiś wysłany za granicę, to nawet można było czekać miesiąc, dwa albo trzy, zanim przyszła odpowiedź na ten list, który skierowaliśmy. Ale kiedy nadszedł dzień, w którym przyszły odpowiedzi na nasze wypociny, na to, co nosiliśmy w sercu, to sprawiało niesamowitą frajdę. I dzisiaj te listy przeszły do... Te tradycyjne listy są reliktem przeszłości. Ta nowa technologia, która jest, ona jakby to wszystko usunęła z naszego życia. I nie chcę tutaj powiedzieć, nie chcę tutaj, jak to się mówi dzisiaj popularnie, hejtować, tak? Facebooka, Twittera, SMS-ów czy mailów, bo z nich sam korzystam i ułatwiają mi życie i moją pracę. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć jedną ważną rzecz, że listy tradycyjne miały to do siebie, że miały w sobie ducha. Kiedy dzisiaj przeczytasz SMS-a, to tylko przeczytasz taką informację, hej, co słychać? I nic więcej. Albo jak jakąś taką, wiecie, buźkę, tak? I ona ma
komunikować to, co czujesz, ale to nie jest to. To nie jest to, co przekazywał tradycyjny list. Wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który mówił, że już nawet rozmowa współczesnej młodzieży się zmieniła. Ona już nie jest rozmową taką, jaką my pamiętamy, że siadało się, rozmawiało z człowiekiem, pytało się go, jak się czuje, nawiązywało się jakąś relację. Dzisiaj ta rozmowa to tylko jest rzucanie pewnych haseł albo jakichś skrótów, tak? Dwukropek i Y to znaczy jakiś taki uśmiech. Ja nie wiem, nie znam się na tym, ale po prostu kiedy on to mówi, szczerze mówi, to byłem w wielkim szoku, że nawet już ta młodzież dzisiaj komunikuje się poprzez skróty myślowe. Ale dzięki Bogu mamy listy, które są wpisane na kartce papieru i swoją treścią głęboko pokazują nam to, co autor miał na myśli, to, co autor nosił w sercu i chce nam przekazać. Dlatego też moje dzisiejsze kazanie zatytułowałem List od przyjaciela, czyli wskazówki dla wierzących. Chciałbym, abyśmy na podstawie jednego listu, który jest zapisany w Nowym Testamencie, poznali cechy życia chrześcijańskiego. Tym listem jest list apostoła Pawła do kościoła w Filipii, a więc list do Filipian, który jest wyrazem tego, co Paweł nosił w sercu i przelał to na kartkę papieru i wysłał to do kościoła w Filipii. Podaje w tym liście wiele zastosowań dla wierzących. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się kilku ważnym kwestiom, które Paweł porusza w liście do kościoła w Filipii. Ale zanim przeczytamy ten list, zanim zaczniemy rozważać fragment po fragmencie, to chciałbym, żebyśmy wrócili do początku tego, jak kościół w Filipii zaczął istnieć. Bo to był pierwszy kościół, który został założony w Europie. Dokonało się tam coś niesamowitego. Pamiętacie? W Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, czytamy historię o tym, jak Paweł dotarł do Filipii. Jak Paweł został skierowany, tak, do Filipii. I chciałbym kilka wersetów przypomnieć tam, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to się stało, że tam powstał zbór. Tam są ludzie wierzący. Kiedy Paweł starał się wyruszyć do Macedonii, doszedł do wspólnego wniosku, że Bóg wzywa ich, aby głosili dobrą nowinę w innym miejscu. Odbiliśmy zatem do Trajdy, skierowaliśmy się do Samotarki, następnie dotarliśmy do Neapolis, a stamtąd do Filipii, miasta położonego w pierwszym okręgu Macedonii, będące kolonią rzymską. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni. I w szabat poszli do miejsca, w którym ludzie się modlili. Tam nie było synagogi, ze względu na to, że też nie było 10 Żydów wierzących, więc nie można było powołać synagogi, ale było miejsce, gdzie ludzie się gromadzili na tym, żeby się modlić. Usiedli razem z tymi ludźmi i kiedy słuchali, kiedy mówili dobrą nowinę, kiedy zwiastowali dobrą nowinę, przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury Tiatyry. I czytamy w 14 wersecie, że Pan otworzył jej serce tak, że uważnie słuchała słów Pawła. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Tak, że uważnie słuchała słów Pawła. A gdy została ochrzczona, wraz ze swoim domem oznajmiła, że skoro uznaliście mnie za wierzącą w Panu, stąpcie i zamieszkajcie w moim domu. I wymogła to na Pawle i na jego towarzyszach. 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest historia właśnie powołania kościoła, tego jak tam się stało, że w Filipii byli ludzie wierzący, jak to się stało, że ludzie uwierzyli. Pierwszą osobą, która uwierzyła w Filipii, to była właśnie Lidia, sprzedawczyni purpury. Potem wydarzyło się też coś niesamowitego, bo nawróciła się kobieta, która miała ducha wieszczego, tak? I swoimi wróżbami przynosiła spory zysk właścicielom, którzy ją posyłali po to, żeby dla nich zarabiała. I kolejna rzecz, która jest ważna, to taka, że kiedy zamknęli Pawła w więzieniu i Sylasa, oni w tym więzieniu modlili się i wielbili Boga. I Bóg odpowiedział na ich modlitwę. Tak? Tam pamiętacie tą historię, kiedy nawrócił się strażnik więzienny. Kiedy strażnik więzienny się nawrócił, zapytał się Pawła: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i twój dom. Na wstępie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu.
To jest początek Kościoła. To jest początek zboru w Filipii. Od trzech osób. Ten zbór w Filipii w ogóle, pisząc Paweł, list Paweł do Kościoła, był świadomy, że nie jest dużym zborem. Tam ich była garstka. Mogło być około 10-15 osób. Ale Paweł tak bardzo zbliżył się do tego Kościoła, do tego zboru, że bardzo mu na nim zależało. Ten obraz Kościoła Filipii. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu, co Paweł chce do nich skierować. Bo kiedy porównamy listy Pawła z tym listem do Filipian, to zauważymy, że on jest całkowicie inny niż pozostałe. On ma inny charakter, inne przesłanie, inny kontekst i też widzimy w tym liście to, że to jest list od przyjaciela do przyjaciela. To nie jest list nauczyciela do kościoła, ale to jest list przyjaciela do przyjaciół. Niektórzy komentatorzy też nazywają ten list listem radości, gdyż słowo radość i radować się powtarza się w tym liście 16 razy. Pamiętacie te słynne słowa radujcie się, pisze Paweł, powtarzam, radujcie się. My je często powtarzamy i to są właśnie słowa, które są zapisane w liście do Filipian w 4 rozdziale, w 4 wersecie. Nawet będąc w więzieniu, ten list apostoł Paweł napisał, kiedy był w więzieniu, zachęca adresatów listu do tego, aby radowali się, aby ich życie wypełniała radość. Ten list był napisany około 61 roku po Chrystusie, ale ten list jest aktualny i dzisiaj. Słowa apostoła Pawła są słowami, które kieruje i do mnie, i do ciebie. Raduj się. Niezależnie od sytuacji, w której jesteś, niech twoje życie charakteryzuje się radością. I ten list, tak jak już wspomniałem, jest jednym z najbardziej osobistych listów, które apostoł Paweł napisał. Posiadają fragmenty tego listu, nawiązują do tego, co Paweł chciał, aby Kościół w Filipii zrobił w swoim życiu. Aby zastosował te cechy, o których pisze Paweł w swoim codziennym funkcjonowaniu. Dlaczego ten list jest osobisty? Ano dlatego, że Paweł wylewał przed nimi swoje serce. I tak w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie czytamy, co Paweł mówi do Kościoła. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. To jest takie wyznanie osobiste, tak? Takie prosto z serca wyznanie, które Paweł kieruje do Kościoła. Inny fragment, drugi rozdział, drugi i trzeci werset. Pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni. Związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Cechy, które Paweł wskazuje, żeby Kościół realizował w swoim codziennym życiu. I jeszcze jeden fragment, który też wskazuje na taką osobistą relację Pawła z tym Kościołem, to jest to, że Paweł mówi: czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak? Byście jako dzieci mogli, jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świećcie jak gwiazdy na niebie. Zobaczcie, że Paweł mówi do Kościoła Filipii, że na tle zepsutego świata oni mają być jak światło, które świeci na niebie. Mają być jak gwiazda, która świeci i którą widać z daleka. Starożytna praktyka pisania listów w korespondencji różniła się trochę od tej, którą my znamy. Dlatego, że w starożytności autor podpisywał się na samym początku. My pamiętamy, że z tych listów tradycyjnych, żeby zobaczyć, kto do nas napisał, musieliśmy przewertować kilka kartek, tak? Bo na końcu się podpisywał. W starożytności autor listu podpisywał się na początku. I mamy tutaj w tym liście apostoła Pawła do Filipian od pierwszego rozdziału właśnie napisane. Paweł i Tymoteusz. Cudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. Przeczytajmy ten fragment. Zamieszkałych w Filipii wraz z przełożonymi i opiekunami. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus będą waszym udziałem. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam. Zawsze,
gdy się z radością o was wszystkich modlę, dziękuję mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Nie bez powodu tak o was wszystkich myślę, bo nosicie mnie w swoich sercach, wraz ze mną uczestniczycie w łasce zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny i potwierdzam jej prawdziwość. Bóg mi świadkiem, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię Chrystusową serdecznością. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie, byście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienagadni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi, dla chwały i uwielbienia Boga. Pierwszy werset. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa. Tak naprawdę to zdanie określa całą formę tego listu. Każdy list, poza tym listem i listem do Filemona i do Tesaloniczan, zaczyna się od stwierdzenia takiego. Paweł, apostoł. Paweł z woli Boga powołany na apostoła. Czyli zobaczcie, że każdy z tamtych listów podkreśla funkcję apostoła Pawła, jego urząd, stwierdzając, dlaczego ma prawo do napisania tego listu i dlaczego ludzie mają czytać te listy. W tym wypadku nie ma takiej potrzeby, dlatego że oni znali apostoła Pawła bardzo dobrze. Nie musiał tutaj podkreślać swojego autorytetu, bo był świadomy tego, że kiedy wyśle list do kościoła w Filipii, to ludzie go odczytają, dlatego że są mu bardzo bliscy i on im jest bardzo bliski. Ale zobaczcie, że pozwala sobie tutaj Paweł użyć pewnego tytułu. Użyć tytułu cudzy. Apostoł Paweł mówi: ja, sługa Chrystusa Jezusa. Użyte tutaj jest słowo greckie doulos. I to słowo nie znaczy w ogóle sługa, ale to słowo znaczy coś więcej. To słowo znaczy niewolnik. W tamtych czasach sługa miał prawo do tego, żeby dobrowolnie pełnić służbę u swojego pana. Mógł odejść w każdym momencie i wybrać, znaleźć sobie swojego innego pana. Niewolnik nie miał takiego prawa. Niewolnik na zawsze był własnością swojego pana. I apostoł Paweł podkreśla tutaj jedną ważną rzecz. Ja, Paweł, jestem niewolnikiem Chrystusa Jezusa. Używając tego zwrotu, apostoł Paweł podkreśla tutaj i stwierdza coś, co powinno mieć miejsce dzisiaj w naszym kościele, we współczesnych społecznościach chrześcijańskich. Po pierwsze, apostoł Paweł podkreśla: jestem wyłączną własnością Chrystusa. Kiedy jestem w kościele, kiedy mówię, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, to nie należy do nikogo innego, jak tylko do Niego. On jest moim Panem, ja jestem Jego niewolnikiem. Podkreśla też to, że kiedy jestem niewolnikiem, to muszę być bezwzględnie posłuszny swojemu Panu. Jako Kościół mamy zadanie do tego, żeby być niewolnikami Chrystusa, ale też być posłusznymi niewolnikami. Niewolnik nie posiada własnej woli. Wola jego Pana jest jego wolą. A decyzje, które podejmuje jego Pan, regulują codzienne jego życie. W Starym Testamencie tytuł sługi Bożego był zarezerwowany zwykle dla proroków. Nadany został Mojżeszowi, Jozuemu, Dawidowi. I Paweł, przejmując ten tytuł sługi, niewolnika, staje równorzędnie z tamtymi ludźmi ze Starego Testamentu i z wielkimi mężami Bożymi. Nie dlatego, że chce się porównywać i wywyższać, ale dlatego chce pokazać swoją wierność, posłuszeństwo i zaufanie Chrystusowi. Łacińskie słowo, przysłowie Li servire est regnere mówi nam o czymś takim. Jest tłumaczone na to: być niewolnikiem znaczy być królem. Rozumiecie? Być niewolnikiem Chrystusa to znaczy być królem. Dlatego, że Chrystus jest królem. Dlatego, że my jesteśmy Jego Bożymi dziećmi, należymy do Królestwa Niebios
I możemy, kiedy mówimy, że jesteśmy niewolnikami Chrystusa, kiedy jesteśmy sługami Chrystusa, możemy powiedzieć, że jesteśmy królami, bo doświadczamy łaski od samego Króla. Być niewolnikiem Chrystusa to znajdować się na drodze do doskonałej wolności. Ta wolność, którą oferuje nam świat, ona nie jest doskonała. Ona zawsze jest ograniczona. W pewnych momentach jesteśmy ograniczeni, pozbawieni tej wolności, ale wolność, którą masz w Chrystusie, jest bezgraniczna. On, nikt jej nie jest w stanie nam ograniczyć. Dotychczas powiedzieliśmy sobie o słudze. Tak? Czyli powiedzieliśmy sobie o adresacie tego listu. Ale apostoł Paweł mówi: Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. A więc mówi o adresatach. Do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. Kiedy w naszych środowiskach, w których żyjemy, powiemy święty, od razu kojarzą się jakieś obrazy, rzeźby, witraże. Postrzegamy tych świętych jako tych, którzy posiadali jakąś nadziemską pobożność, ale dobrze wiemy, że święty to nie jest ten, o którym mówi dzisiejszy świat, ale święty to jest ktoś więcej. Święty tutaj, adresat tego listu, to jestem ja i ty. Tak jak samo był Kościół Filipi, tak samo dzisiaj adresatem jestem ja i ty tego listu. Użyte tutaj jest słowo greckie hagios, a hebrajskie słowo kadesz, co tłumaczy się na poświęcony. I tak naprawdę, gdy czytamy ten list, możemy powiedzieć: Paweł i Tymoteusz, niewolnik Chrystusa Jezusa, do wszystkich poświęconych w Chrystusie Jezusie. W Starym Testamencie, kiedy czytamy, używane to słowo było w stosunku do kapłanów, którzy byli oddzieleni, byli poświęceni do innych specjalnych prac i funkcji. Zostali oddzieleni z ludu, aby wykonywać coś odrębnego. To słowo poświęcone też było i dotyczyło dziesięciny. W 3 Mojżeszowej, w 27 rozdziale, od 30 do 32 wersetu, czytamy, że tam jest mowa o poświęceniu, o oddaniu dziesiątej części płodu ziemi, bydła, trzody Bogu. Bo dla Niego to jest Jego własność. Czyli tu mówimy o poświęceniu czegoś dla Boga, bo to jest Jego własnością. Ale też dobrze wiemy, że w Starym Testamencie poświęcone było miejsce święte. Tak? Centralną częścią świątyni było miejsce święte, czyli poświęcone. I ono różniło się od innych miejsc w świątyni. A więc mowa, mówiąc tutaj do świętych, do wszystkich świętych, apostoł Paweł mówi do wszystkich poświęconych Chrystusowi. W Chrystusie Jezusie. Do wszystkich, którzy są poświęceni w Chrystusie Jezusie. Gdy mówimy, że my chrześcijanie jesteśmy świętymi, oznacza to, że mamy odróżniać się od ludzi, z którymi się codziennie spotykamy. Na czym polega ta różnica? Nie na tym, że jesteśmy jacyś inni, nie na tym, że chodzimy 5 metrów nad ziemią, nie na tym, że pod pachą nosimy ciągle Biblię, ale ta różnica polega na tym, że jesteśmy pod kontrolą Chrystusa. Nasze życie nie kontroluje ja, ale kontroluje Chrystus. Bo kiedyś, kiedy nie znaliśmy Chrystusa, byliśmy pod kontrolą Boga tego wieku, który napędzał nas siłami, które były dla nas niezrozumiałe. Byliśmy nieświadomi tych sił. Diabeł robił wszystko, żeby zawładnąć nami. Ale przyszedł czas w naszym życiu, kiedy poznaliśmy Tego, który daje prawdziwą wolność, Tego, który jest prawdziwym źródłem prawdziwego życia, bo źródłem życia poświęconego jest Chrystus. W moim i Twoim życiu. Być w Chrystusie oznacza całą treść chrześcijaństwa. Masz być w Chrystusie, masz być poświęcony w Chrystusie Jezusie, masz być oddany dla Chrystusa. Marvin Vincent, prezbiteriański teolog, profesor egzegezy i krytyk Nowego Testamentu, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, porównuje to bycie w Chrystusie do bycia ptakiem w powietrzu, do bycia rybą w wodzie, do bycia korzeniem drzewa w glebie. Być w Chrystusie to żyć nieustannie w atmosferze i duchu Chrystusowym.
Żyć w atmosferze Chrystusa w swoim codziennym życiu. Oddychać atmosferą, którą daje Ci Chrystus. Jest to trudne. Wymaga to od nas właśnie poświęcenia, oddania, oddzielenia się od tego świata, zrezygnowania z wielu rzeczy, które oferuje nam świat. A więc widzimy, że apostoł Paweł mówi do nas, że mamy być ludźmi poświęconymi, oddanymi w Chrystusie, że mamy żyć w atmosferze, którą tworzy Chrystus, a nie ten świat. W drugim wersecie używa bardzo fajnych słów. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus będą waszym udziałem. Łaska i pokój. Dwa odrębne słowa. Jedno słowo, łaska, greckie charis, oznacza radość. To jest takie pozdrowienie radości. Drugie słowo, pokój, pochodzi ze słowa z hebrajskiego i oznacza szalom, pokój. A więc zobaczcie, że apostoł Paweł używa tu dwóch odrębnych stwierdzeń pochodzących ze Starego i z Nowego Testamentu. I mówi, radość i pokój niech będą udziałem waszym, ale niech to źródło tego pokoju i radości nie będzie w tym świecie, w którym żyjesz, ale w Chrystusie Jezusie, który za ciebie umarł i oddał swoje życie, żebyś mógł radować się każdego dnia z nowego życia, które masz w Nim. Czerpać pokój, który On ci daje, a nie pokój, który daje ten świat. Pokój, który jest niezmienny, pokój, który jest stały, pokój, którego ci nikt nie zabierze, bo masz go w głębi swojego serca, kiedy chodzisz z Chrystusem każdego dnia. I dalej apostoł Paweł mówi, dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, gdy z radością o was wszystkich się modlę. Kolejna cecha, którą musimy u siebie wypracować w swoim życiu. Apostoł Paweł, dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, gdy o was wspominam, zawsze, gdy z radością o was wszystkich się modlę. I to mi pokazuje, że życie chrześcijanina to nie jest życie w pojedynkę. Potrzebujemy siebie nawzajem. Ja potrzebuję ciebie, ty potrzebujesz mnie. Bardzo się dziwię ludziom, którzy mówią, ja nie potrzebuję Kościoła. Ja sobie sam dam radę. Wystarczy, że jestem nawrócony, wystarczy, że mam słowo i dojdę do zbawienia, dojdę do nieba. Ale to jest nieprawda. Bo apostoł Paweł mówi, kiedy wspominam was w modlitwie, potrzebujemy siebie, aby się o siebie nawzajem modlić. Potrzebujemy społeczności z ludźmi, aby razem przed Bogiem stawać i wylewać swoje serca. Aby razem być w walce modlitewnej o różne sprawy, które nosimy w sercu. Są ludzie, którzy mówią i są skrzywdzeni przez jakąś społeczność i mówią, ja już więcej żadnego kościoła nie potrzebuję. Ale ci ludzie tak naprawdę mówią, ja pozbawiam się radości. Pozbawiam się radości z tego, że mogę przebywać w wspólnocie, która razem ze mną będzie walczyć o rzeczy, z którymi się będę zmagał, o rzeczy, z którymi nie daję sobie rady. Czasami modlitwa jest musu, szczerze przyznajmy się. Czasami mamy świadomość taką, że nam się... Nasze ciało mówi nie, ale mamy świadomość, że musimy się pomodlić, bo inaczej Pan Bóg się na nas obrazi. Czasami się modlimy, bo musimy. Albo ktoś o nas poprosił, tak? I sobie rano wstajemy i przypominamy, a siostra Sylwia się prosiła o modlitwę, no trzeba się o nią pomodlić. Nie chce mi się, ale muszę. I czasami taka modlitwa sprawia trudność. Ale zobaczcie, że apostoł Paweł, kiedy stawiał i wspominał Kościół w Filipii, to robił to z wielką radością. Dlaczego? Dlatego, że widział ich wiarę. Dlatego, że widział ich oddanie. Widział, że mimo ich jest mało, to są wierni Bogu. I nie patrzył na nich oczami Pawła, apostoła, ale patrzył na nich oczami wiary. Tego, że trwają przy Chrystusie, że łaska i pokój codziennie im towarzyszy, a źródłem ich życia to nie jest ten świat, w którym żyją, ale źródłem życia jest Chrystus, Bóg. Czytałem kiedyś taką historię, którą myślę, że warto sobie zapamiętać. Schemat modlitwy. Jak modlitwa powinna wyglądać? Bo czasami nie wiemy, o kogo się modlić. Czasami mamy taki chaos ten modlitewny, że modlimy się o tego, tamtego i tak dalej.
Czytałem kiedyś historię o pewnej pielęgniarce, która w swoim szpitalu, w którym pracowała, spotkała człowieka, który chciał się modlić, chciał zmienić swoje życie, ale nie umiał. W trakcie pobytu w tym szpitalu ta pielęgniarka przyglądała mu się i w pewnym momencie podeszła do niego i porozmawiała z nim, że może go nauczyć modlitwy. I on mówi, to dobrze, jak możesz mnie nauczyć modlitwy, to powiedz mi, co mam odmawiać. Ona mówi, nie masz odmawiać, tylko masz się modlić o potrzeby różnych ludzi. A więc ona mówi, on mówi, jak to zrobić? Mówi, pokażę ci pewien schemat, który sprawi, że będziesz się modlił z radością o rzeczy, które w tym schemacie są. Większość tej pracy, tego schematu, pielęgniarka pokazała na swoich palcach. Powiedziała do niego tak. Mam kciuka, który jest najbliższy mojemu sercu. I przypomina mi o modlitwie o moich bliskich, o tych, którzy są drodzy w moim życiu, o tych, których noszę codziennie w sercu. Drugi palec jest używany do wskazywania. A więc ten palec przypomina mi o tym, żeby modlić się o tych, którzy są nauczycielami, którzy wskazują, pokazują, którzy nauczają. A więc ten palec dla mnie oznacza modlitwę o nauczycieli, o kaznodziejów, o pastorów, o tych, którzy są przewodnikami w mojej wierze. Trzeci palec, użyję ich razem trzech, bo to teraz nie jest modne w ostatnim czasie, symbolizuje bardzo ważne osobistości, przywódców we wszystkich sferach mojego życia. A to by się zgadzało tak jakoś. A więc modlę się o przywódców, modlę się o ludzi, którzy są ważni, którzy stoją gdzieś na przodzie państw i tak dalej. Czwarty palec jest najsłabszy. I o tym może powiedzieć każdy pianista, tak? Że ten czwarty palec jest taki słaby i on mało można go używać. A czwarty palec właśnie, będąc tym najsłabszym, oznacza modlitwę za słabych, cierpiących, chorych, którzy źle się mają. Piąty palec, najmniejszy i najmniej ważny, mówi pielęgniarka, wskazuje właśnie na mnie, aby modlić się o samą siebie. I w ten sposób powstał taki schemat modlitwy, który bardzo mocno spodobał się temu człowiekowi, który był w szpitalu. I uwierzcie, że kiedy ten człowiek zaczął praktykować tę modlitwę, tych pięciu palców, jego życie zmieniło się. Z człowieka ponurego, przygnębionego codziennością stał się człowiekiem pełnym radości. I kiedy stawał do modlitwy, to nie było już to męczące dla niego, ale było to radością. I wierzę, że apostoł Paweł, kiedy modlił się o zbór w Filipii, mówiąc i pisząc o tym, że to robi z radością, właśnie miał ich blisko swojego serca. Może używał jakiegoś schematu, który mu pozwalał na to, żeby czerpać z modlitwy radość. Ale chciałbym was zachęcić właśnie do tego, żebyśmy modląc się, czerpali z niej radość. Żebyśmy, kiedy wspominamy brata, siostrę, kiedy wspominamy różne sytuacje w naszym życiu, o które się modlimy, żebyśmy to robili z radością. Nie ze smutkiem, przygnębieniem, że muszę, ale z radością dlatego, że mogę i mam ten wielki przywilej tego, że jestem częścią Kościoła, którego głową jest Chrystus. Że Bóg włączył mnie do tego ciała i mogę w nim być jakimś członkiem, który sprawia ważną rzecz. Szósty werset. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Apostoł wiedział, że Kościół w Filipii jest Kościołem takim, jakim był. Znał ich blisko, znał ich relacje, wiedział, że pewnie zmagają się z różnymi sytuacjami, ale pisząc ten werset, apostoł Paweł chce im przekazać ważną rzecz. Wierzę w to, że dzięki Bogu dojdą do doskonałości, że dzięki wierności Bogu i czerpania siły ze źródła, którym jest Chrystus Jezus, Bóg będzie mógł działać w nich i zmieniać w nich, aby doświadczyli doskonałości, która jest pełnią doskonałości w Chrystusie. Czytałem jedną z książek o artyście, który zadzwonił do swojego, w jednej z książek o artyście, który zadzwonił do swojego przyjaciela i
poprosił go, aby przyjechał do niego i ocenił jego obraz, który jest w trakcie malowania. I kiedy ten przyjaciel przyjechał do niego, ten mu odsłonił ten obraz i pokazał go. I ten przyjaciel stanął, popatrzył, a ten artysta mówi, no powiedz, jaki piękny obraz. A on mu odpowiada, wiesz co? Wydaje mi się, że to płótno jest pomazane kilkoma kolorami, bez formy i kształtu. Nie widzę w nim żadnego piękna. A ten artysta klepnął się w głowę i mówi, zapomniałem, że ty go widzisz takim, jakim jest. Niedokończonego, w trakcie pracy, ale ja już go widzę w całości. Dokończonego, który będzie na wystawę. I to mi przypomniało taką właśnie historię i to, co apostoł Paweł mówi. Oni byli jeszcze w trakcie formowania. Kościół Filipi był w trakcie upiększania, doskonalenia. I tak samo my jesteśmy jako Kościół dzisiaj w takim momencie, tak? Dopóki chodzimy po tej ziemi, to Bóg nas kształtuje, Bóg nas formuje i my widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj. Ale Bóg widzi nas już jako doskonałe dzieło, ukończone, które jest u Niego chwale, tak? Może dzisiaj nie jesteśmy idealni, ale mamy cel, do którego zmierzamy, żeby tę idealność zdobyć, osiągnąć. Niesamowite jest to w tym, że nie jesteśmy w stanie sami z siebie być doskonałymi. Że cała ta odpowiedzialność o to, żebyśmy byli doskonałymi, uformowanymi, nie jest spoczywana na nas, tylko na Bogu. Bo kiedy stajesz się niewolnikiem Chrystusa, kiedy twoja wola przestaje być twoją wolą, tylko wypełniasz wolę Chrystusa, to jest Jego odpowiedzialność, żeby cię kształtować, żeby cię prowadzić. Żeby cię ukształtować do doskonałości, do takiego formatu, którego chcecie w niebie. To jest Jego odpowiedzialność. Ale my czasami nie chcemy, żeby Bóg nas kształtował. Nie chcemy być takimi, jakimi Bóg chce nas zobaczyć. I upieramy się, i buntujemy się. Ale Bóg wprowadza nas w różne okoliczności naszego życia po to właśnie, żeby nas kształtować. Po to, żeby ukształtować nas na charakter, jaki Bóg oczekuje w nas widzieć. To jest trudne. I całe życie będziemy się buntować. Całe życie będziemy mówili Bogu, nie, ja nie chcę być taki, jaki Ty chcesz, żebym był. Ale kiedy uświadomisz sobie, że jesteś niewolnikiem Chrystusa, jesteś poświęconym dla Chrystusa, myślę, że to zmieni całkowicie Twój sposób myślenia. Dlatego też apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian jasno i wyraźnie mówi, abyśmy zmienili swój sposób myślenia, żebyśmy poświęcili się, oddali swoje ciało jako żywą ofiarę Bogu poprzez zmianę swojego sposobu też myślenia. Jak zmienisz swój sposób myślenia i zobaczysz siebie jako niewolnika Chrystusa, który ma wypełniać Jego wolę, to będzie całkowicie inaczej i będzie Ci lżej. W kolejnym fragmencie apostoł Paweł mówi, że dziękuję za udział, uczestnictwo w łasce. Za to, że razem, kiedy on dźwiga kajdany, kiedy staje w obronie wiary, kiedy potwierdza tą wiarę jej prawdziwość, oni są razem z nim. A więc pokazuje mi to takie pewne partnerstwo w służbie. W tym fragmencie położony jest duży nacisk na to, żeby chrześcijanie razem w partnerstwie stawali w służbie, do której ich Bóg powołuje. Bo my, jako chrześcijanie, jako Kościół tu w Inowrocławiu, mamy wspólne zadanie. Tym zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Zgodzicie się ze mną? To jest nasze wspólne zadanie. Są różne służby, które temu towarzyszą i każdy ma inną służbę, ale jednym wspólnym zadaniem jest to, żeby stać i głosić Ewangelię. Mówić o dobrej nowinie. Obronić ją w momencie, kiedy ludzie ją atakują. Bo my jako ludzie wierzący, jako niewolnicy Chrystusa zawsze powinniśmy być gotowi do tego, żeby obronić naszą wiarę i uzasadnić naszą nadzieję. Dlaczego wierzymy tak, a nie inaczej? Chrześcijanie są partnerami w cierpieniu dla Ewangelii. To znaczy, że mamy świadomość tego, że kiedy znosimy prześladowanie, kiedy znosimy trudności, nie jesteśmy sami.
że są inni bracia i siostry, którzy w tym momencie o nas się modlą. Że są ci, którzy nas wspierają nawet finansowo, kiedy nam jest trudno. Bo taka sytuacja miała miejsce z apostołem Pawłem. Kościół Filipi wysłał mu ofiarę, wysłał mu pieniądze na to, żeby mógł służyć. Wsparł go w jego trudnościach, wsparł go w jego cierpieniu. Kiedy był w więzieniu, posłali do niego człowieka z pieniędzmi. I my mamy wspólnotę Kościoła. Jesteśmy Kościołem, który ma mieć świadomości to, że mamy razem o siebie być w partnerstwie, w służbie, ale razem o siebie się modlić. Nawet wtedy, kiedy ktoś z nas znosi prześladowanie. Dlatego też ważna jest ta służba Open Doors. Tam ludzie, my jesteśmy partnerami w służbie dla nich. Oni znoszą prześladowania w miejscu, w którym są. My możemy ich wspierać finansowo, ale też możemy właśnie w modlitwie wołać do Boga o ich sytuację. Wołać o ich cierpienie, które znoszą. O to, żeby Bóg dał odpowiedź, żeby też czasami znaleźli się w miejscach, w których Bóg ich ochroni przed tym prześladowaniem i trudnościami. A więc Paweł, mówiąc o partnerstwie, ma na myśli partnerstwo i w cierpieniu, i w wspomaganiu finansowo, i w modlitwie. A więc mamy zadanie wspólne jako chrześcijanie na całym świecie do głoszenia Ewangelii. 9 werset. Apostoł Paweł: modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie, byście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienagadni w dniu przyjścia Chrystusa. Modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. Zobaczcie, o czym tu Paweł mówi do nas. My często mówimy i modlimy się o miłość. Panie, dodaj nam miłości. Panie, daj nam miłość. Niech miłość będzie między nami. A apostoł Paweł mówi krótko i wyraźnie. Miłość Chrystusa jest w was. Bo mówi tu, aby wasza miłość. On nie mówi, żebyście mieli, dostali miłość, żebyście nabyli miłości, ale on mówi, że mamy miłość. Że ta miłość jest w nas. Co to znaczy? Oznacza to pewną aktywność. Jest miłość, ale ona wymaga uaktywnienia jej w swoim codziennym życiu. Myślę, że potrzebowali tego w kościele w Filipii i potrzebujemy dzisiaj tego tu wśród nas. Ta miłość, która jest w nas, którą jest Chrystus, ona musi zostać uruchomiona. Musi być aktywna. Bo w przeciwnym razie apostoł Jakub mówi, wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli masz miłość, a nie pokazujesz jej w działaniu, to nie jest prawdziwa miłość, o której pisze apostoł Paweł, a którą mamy w Chrystusie. Miłość, którą masz w Chrystusie, którą nabyłeś, kiedy stałeś się niewolnikiem Chrystusa i z którego źródłem jest Jezus Chrystus, z której możesz czerpać tą miłość, wzbogaca w nas w poznanie i doświadczenie. A więc myślę, że Paweł chciał tutaj powiedzieć pewną jedną ważną rzecz, o której my chrześcijanie czasami zapominamy. Żeby okazywać miłość, musisz mieć poznanie. Musisz umieć mieć doświadczenie. A więc mówiąc tak po prostu, oznacza to dla mnie to, że czasami pomóc ludziom trzeba. Ale czasami nie możemy pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, których widzimy, że potrzebują. Podam prosty przykład. Jeżeli widzę matkę z dzieckiem, która przychodzi do zboru i mówi, że nie ma co jeść, to jak możemy tą miłość okazać? Możemy dać jej jedzenie. Możemy jej przygotować obiad. Możemy ją zaprosić tutaj na śniadanie, żeby z nami zjadła. Ale kiedy widzę pijaka przed sklepem supermarketu, któremu ewidentnie widać, że jest wstawiony i prosi mnie o złotówkę, bo na jedzenie, to czy mam mu pomóc, czy nie? Nie! Dlatego, że utwierdzam go w tym grzechu, w którym tkwi. I to jest ta miłość, o której mówi apostoł Paweł, że mamy mieć poznanie i doświadczenie. Mamy umiejętnie okazywać miłość drugiemu człowiekowi. Bo czasami poprzez taką miłość możemy doprowadzić jeszcze do większej katastrofy, niż jest. Należy umieć pomagać.
I w tej modlitwie apostoł Paweł wyraża głębokie pragnienie, aby Filipianie wykazali się doskonałością w życiu jako wierzący. I my tej doskonałości musimy nabywać. My tej doskonałości musimy się nauczyć. A najlepszym miejscem nabywania tej doskonałości jest miejsce, w którym wzrastasz. Jest twój dom, czyli jest twój kościół. A więc jeżeli chcesz poznawać, doświadczać, jeżeli chcesz się wzbogacać w poznanie i doświadczenie, to nie szukaj tego w internecie, ale szukaj tego w swoim kościele. Ucz się tego w swoim domu, w którym Bóg się postawił. I zobaczcie, na zakończenie, apostoł Paweł określa cały cel tych wszystkich cech chrześcijańskich, o których powiedzieliśmy sobie. Mówi, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. A więc pokazuje to, że nie mamy czerpać z tego my prestiżu, pochwały, nie mamy oczekiwać tego, że będzie uznane to w oczach innych, albo nie mamy uznawać uznania w oczach samych siebie i nie mamy się pokazywać, jacy to my jesteśmy dobrzy i piękni i wspaniali i okazujemy miłość, okazujemy dobroć, okazujemy pomoc innym. Ale apostoł Paweł mówi jasno i wyraźnie, to wszystko, co masz, ma być dla chwały i uwielbienia Boga. To wszystko, co robisz w swoim życiu, nie ma przynosić prestiżu tobie albo komuś innemu, ale to ma przynosić chwałę i uwielbienie dla Boga. Każdy mój wysiłek, każda moja praca ma być dla chwały Boga, dla uwielbienia Boga. Dzisiaj Iwona się modliła właśnie o tym, że nic nie należy do nas. Wszystko, co mamy, mamy od Boga. Dzięki Jego łasce możemy to użytkować w swoim codziennym życiu. I niech to służy dla chwały i uwielbienia naszego Boga. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałbym na zakończenie powiedzieć, to rzecz, która jakby towarzyszy cały czas temu listowi, to jest to, że mamy to robić w radości. A więc modlitwa w radości, służba w radości, partnerstwo w głoszeniu Ewangelii ma być w radości, której źródłem jest Jezus Chrystus. Łaska i pokój. Nie dlatego, że muszę, bo pastor powiedział, że muszę iść na ewangelizację, to muszę. Nie, ty chcesz, ty masz chcieć. Dlatego, że robisz nie dla pastora, nie dla kościoła, ale robisz to dla chwały i uwielbienia Boga. Bo takie jest nasze zadanie jako chrześcijan. Jesteśmy niewolnikami Chrystusa. Poświęconymi w Chrystusie Jezusie. A więc źródłem naszego życia codziennego jest Jezus Chrystus. I chciałbym, żebyśmy przyjęli, umieli realizować tę cechę, o której się powiedzieliśmy w swoim codziennym życiu. Będziemy je przyjmować, będziemy je realizować wtedy, kiedy będziemy modlić się o siebie nawzajem. O miłość, o poznanie, o doświadczenie, abyśmy umieli rozpoznawać to, co słuszne, abyśmy byli szczerzy, abyśmy byli nienaganni, bo kiedy przyjdzie Chrystus, żeby takimi nas zastał. Żebyśmy to wprowadzali w swoje codzienne życie jako Kościół, ale żebyśmy to też wprowadzali w codzienne życie jako ja i ty. Żeby te elementy, te cechy, o których mówi Paweł, towarzyszyły nam każdego dnia. Nie jesteśmy doskonali. Kiedy patrzymy w lustro, możemy powiedzieć, nie jesteś doskonały. Ale Bóg cię dzisiaj widzi jako już doskonałego człowieka. Bóg się kształtuje i On widzi o wiele więcej niż my. Amen.